Starożytny ród Kraszewskich, herbu Jastrzębiec, przybył do Polski w czasach zamierzchłych. Mijały wieki, aż przyszedł rok 1890, kiedy to w Podchorcach koło Lwowa urodził się Józef Kraszewski senior. Gdy dorósł, został legionistą. W roku 1917 przeniesiono go do Warszawy. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Myślał o przyszłości, o żeniaczce. Widać zawołanie za mundurem panny sznurem miało swoją moc, bowiem pewnego dnia spotkał piękną dziewczynę, w której zakochał się i z którą wnet w tym samym roku w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu wziął ślub. Ta dziewczyna, Olimpia z domu Szafarz, została 12 lutego 1922 roku matką malutkiego Zbyszka, którego powiła w mieszkaniu małżeńskim przy ulicy Marszałkowskiej 31. Tak narodził się przyszły biskup. Syn przyniósł rodzicom wielką radość, bowiem dwie starsze córeczki, Jasia i Wandzia, zmarły, zanim on przyszedł na świat. Tak więc mały Zbyszek został jedynakiem i jako taki został ochrzczony 19 marca w kościele Zbawiciela w Warszawie. Szmat historii w wielkim skrócie. A co było potem? Jak wielu chłopców w jego wieku pragnął zostać marynarzem. Myśl ta nie opuszczała go nawet w czasie nauki jazdy na rowerze czy spacerów w Parku Łazienkowskim. Zorganizował sobie nawet na początek odpowiedni strój. Ale był mały i nie decydował o swoim losie. Niechętnie rozpoczął więc naukę w szkole rodziny wojskowej prowadzonej przez żonę marszałka Piłsudskiego, Aleksandrę. Potem kontynuował ją w gimnazjum Rontalera. Wreszcie trafił do 2-letniego liceum księży Marianów na Bielanach, gdzie dyrektorem był brat zakonny Bronisław Załuski, a nauczycielami m.in. ksiądz Jan Sobczyk i ksiądz Józef Jarzębowski. Mówi ksiądz biskup. Do szkoły na Bielanach dostałem się w roku 1931 i tam byłem u pierwszej komunii świętej dnia 8 grudnia 1931 roku. W czasie komunii świętej pojawiły się u młodego ucznia pierwsze myśli o kapłaństwie. Chyba wymodliła to ciotka jego, Helena Szafarz. Nastał rok 1935, a z nim śmierć marszałka Piłsudskiego. Całe kolegium księży Marianów uczestniczyło w uroczystościach pogrzebowych. Mijał czas. Przyszła matura. Złowrogo nadciągała zawierucha wojenna. Piękne, beztroskie dni odchodziły bezpowrotnie. Lata wojny i okupacji niemieckiej Zbigniew Kraszewski przetrwał, współpracując z organizacjami podziemnymi oraz działając w Czerwonym Krzyżu. Powstanie warszawskie, w którym uczestniczył jako kapelan i sanitariusz, zastało go na Żoliborzu. Kanałami przeszedł do Śródmieścia, gdzie z całą Warszawą przeżył wstrząs na wieść o zatrzymaniu z rozkazu Stalina ofensywy sowieckiej. Było jasne, że Niemcy będą bez przeszkód mordować warszawiaków i niszczyć miasto. Warszawa z trwogą czekała na pomoc. Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. Choć kraj nasz przedtem rozdarłaś na ćwierci, będziesz zbawieniem
witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty, potęgo tłumu, zbyt lęciałego pod twych rządów knutem. Czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem swego zalewu i haseł poszumu. Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu, morderco krwawy tylu naszych braci. Czekamy ciebie, nie żeby odpłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu. Żebyś ty wiedział, nienawistny zbawco, jakiej ci śmierci życzymy w podzięce i jak bezsilnie zaciskamy ręce, pomocy prosząc, podstępny oprawco. Wojna się skończyła. Zbigniew Kraszewski mógł kontynuować naukę w seminarium duchownym. Po 4 latach, 12 marca 1949 roku, otrzymał święcenia kapłańskie, a w tydzień później odprawił mszę prymicyjną. Modlitwy ciotki Heleny zostały wysłuchane. Został księdzem. Oto zdjęcia z domu rodzinnego w osiedlu Placówka. Ksiądz biskup o sobie. Bielany wspominam jak najlepiej. W szkole byłem 8 grudnia 1931 roku u pierwszej komunii świętej. Dlaczego 8 grudnia? Dlatego, że Marianie jako zakon oddany czci Matki Bożej niepokalanie poczętej uroczystości różne urządzali 8 grudnia. I ja jestem biskupem, który został wyświęcony na biskupa 8 grudnia. 8 grudnia 1931 roku byłem u pierwszej komunii świętej i 8 grudnia 1934 roku byłem u sakramentu bierzmowania, również u Marianów w kaplicy. W tym roku mija 30 lat, jak zostałem biskupem. Jeśli idzie o sakrament biskupstwa, o konsekrację, udzielił mi tego sakramentu sługa Boży kardynał Wyszyński. Ksiądz biskup, oprócz swoich licznych obowiązków, zajmował się pisaniem. Stale też uczestniczył w pracach organizacji kombatanckich. Widzimy zdjęcia ze spotkań z lat 1999-2001. A oto ostatnie spotkanie, 19 marca. W tym dniu, pomimo złego stanu zdrowia, obchodził imieniny. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Po raz ostatni uhonorował kolegów odznaczeniem Maria Vincit. Kapitan Maria Denkiewicz. Pod koniec spotkania biskup wspominał jednego ze zmarłych żołnierzy. Najpierw był na froncie austriackim, ciężko ranny, potem był w szpitalu, a potem walczył bolszewikami tutaj w 20 roku, nie? A w 31 roku został kapitanem kawalerii, oddział Kamada, a po wojnie podziękowali mu komuniści, mam do nich 7 lat ciężkiego. Lecz w pierwszym szeregu podążał na bój, piechota ta szara piechota. W pierwszym szeregu podążał na bój, piechota ta szara piechota.
Na dziedzińcu kościoła zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Wkrótce potem, 4 kwietnia, ksiądz biskup zmarł. Msza żałobna odbyła się w kościele świętego Floriana na warszawskiej Pradze. Celebrował ją w asyście 33 biskupów i ponad 100 księży ksiądz prymas kardynał Józef Glemm. Odczytany został list od Ojca Świętego Jana Pawła II. Bliski zmarłemu, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, inżynier Grzebski, powiedział między innymi: zmarły biskup był zawsze z nami. W młodości jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych walczył w Powstaniu Warszawskim. Potem w wykonywaniu kapłańskiej posługi stał na posterunku jako duszpasterz kombatantów polskich. Był przede wszystkim człowiekiem. Był kapłanem wierzącym głęboko w prawdę zawartą w jego biskupim zawołaniu: Maria Vinci. Wszystkim, którzy zechcieli modlić się za spokój duszy świętej pamięci księdza biskupa doktora Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, kombatanci składają serdeczne Bóg zapłać. Ostatnią drogą szli z księdzem parafianie, koledzy, dostojnicy kościoła. Odszedł prawy człowiek, patriota, duszpasterz, pisarz, Bielańczyk. Dusza od śmierci poszedła z nogi wodu patu. Daj mu Przyszło lato. W czerwcu, jak co roku, odbyło się spotkanie absolwentów Kolegium Bielańskiego. Mszę świętą odprawił wieloletni przyjaciel zmarłego biskupa, ksiądz Jan Bukowicz, który właśnie w 2004 roku obchodził 50-lecie kapłaństwa. Uczestnicy spotkania wspominali czasy młodości, przygody, nauczycieli i kolegów, którzy odeszli. Tym razem tematem pierwszym była dostojna i pogodna, niezapomniana postać księdza Zbigniewa. Твоєю тромка грала нам, тра-та-та-та.